Najważniejszym filmem, jaki został zarejestrowany na tej płycie, jest Rejs Marka Piwowskiego, nakręcony w roku 1969, który dzisiaj jest słynnym filmem, uchodzi za film kultowy. A wówczas, kiedy powstał, był filmem niszowym. Powstał jak gdyby na absolutnym marginesie ówczesnej kinematografii. Ale co ważne, został przez ówczesną publiczność natychmiast doceniony i zrozumiany. Spełnił zatem swoją rolę. Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana, normalnie. Patrzę na to. No i aż mi się chce wyjść z kina. Proszę. I wychodzę. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo, proszę pana. Autorzy zresztą odnosili się do tego. Janusz Głowacki opowiadał po latach taką anegdotę, że oni wtedy, jak zobaczyli, jakie rozmiary popularności osiąga ten film, wybrali się we dwóch z reżyserem Markiem Piwowskim do ówczesnego szefa kinematografii, ministra Wiśniewskiego, no i powiedzieli, że są tylko dwie kopie tego filmu, może by jednak zrobić więcej, bo ludzie chcą ten film oglądać. Minister ich bardzo uprzejmie przyjął, powiedział, że to jest fantastyczny pomysł, strasznie mu się podoba, że cieszy się, że młodzi artyści tak są zapobiegliwi i dbają, no ale jednak nie ma sensu, dlatego że nie zapewniono materiałów reklamowych dla tego filmu, więc po co robić więcej. To oni powiedzieli, że może by w takim razie zrobić jakieś materiały reklamowe. Minister na to powiedział, że to jest znakomity pomysł, że strasznie mu się podoba, no ale nie ma sensu, bo są tylko dwie kopie. Są trzy metody głosowania. Pierwsza przez aplauz, znaczy, że wszyscy głosują. Druga metoda kulkami. Są kulki czarne i czerwone, które otrzymuje każdy głosujący. Przepraszam, białe i czarne, które otrzymuje każdy głosujący. Czarna za lub odwrotnie. Czarna za, czarna przeciw, biała za. Czyli nie odwrotnie. Jest trzecia metoda przez podniesienie rąk. Ta metoda jest najdoskonalsza. No świetnie, ale jaką metodą wybierzemy metodę głosowania? To był taki absurd życia w PRL-u, który dotyczył wszystkich faz funkcjonowania ludzi, które autorzy tego filmu uchwycili. Tylko dowcip polegał na tym, żeby znaleźć taką formę, dzięki której publiczność zorientuje się, że wprawdzie ogląda coś w rodzaju no, takiego jawnie inscenizowanego reportażu albo przypominającej dokument fabuły o rejsie spacerowym po Wiśle. Pozornie ogląda to, a w istocie ogląda wypowiedź o czymś, co jest najważniejsze. O nieautentyczności życia, o nieautentyczności więzi społecznych, o sztuczności relacji między władzą i obywatelem. Oni taką formę znaleźli i publiczność wiedziała, że nie tylko jest rozbawiana, choć bawiła się równocześnie. Do dziś pamiętam reakcję na tych pierwszych seansach, jak już poszedłem, zobaczyłem ten rejs, to była taka zbiorowa rozkosz i równocześnie pełne zrozumienie. Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy. Ja uważam, że to jest chyba bardzo rozsądne, co pan mówi. I pewien Tomasz chyba jest potrzebny po prostu. No więc wobec tego należy wziąć się do pracy i budować. Scenarzysta tego filmu, dziś znany dramaturg, Janusz Głowacki, zaczął się w tych latach specjalizować w takiej formie prześmiewczego felietonu. Pozornie chwalił jakieś zjawiska ówczesnej kultury, a w istocie wiadomo było, że sobie z nich drwi. Proszę państwa, ja nie jestem przeciwny zebraniom, wręcz przeciwnie.
Nie mam nic naprzeciwko, ale... Proszę państwa, mamoniowa jestem. Nikt tu nikogo pod pistoletem nie zatrzymuje. Wprost przeciwnie. Ja tu siedzę z prawdziwą przyjemnością. Znane są okoliczności powstania tego filmu, gdzie z kolei na statku spacerowym, tym, który zresztą naprawdę nosił nazwę Dzierżyński, on umieścił ludzi, zmieszał ludzi z różnych środowisk. Z jednej strony są tu prawdziwi aktorzy. Zdzisław Maklakiewicz i Wanda Stanisławska-Lotte grają małżeństwo, inżynierostwo Mamoniów. Po drugie są tu tak zwani naturszczycy. Jan Himilsbach, to zresztą jego pierwszy występ ekranowy. Tą drogą pozyskano Janusza Kłosińskiego, grającego śpiewaka, czy Leszka Kowalewskiego jako poetę. Przez to wytworzyło się takie zupełnie osobliwe środowisko, odgrywające rozmaite sztuczne rytuały, obnażające nieautentyczność życia PRL-u. Dzień dobry. Przedstawiam państwu nowego naszego kolegę, który razem z nami będzie płynął. Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką. Sądzę, że współpraca razem z nim bardzo dobrze państwu wypadnie. Życzę powodzenia. Socjolożka Hanna Świda-Zięba w wydanej przed kilku laty książce Człowiek wewnętrznie zniewolony, w której pokazywała osobliwości życia w PRL-u, charakteryzowała ten system jako taki niepełny totalitaryzm. To nie był, dzięki Bogu, taki totalitaryzm okrutny jak hitlerowski czy stalinowski. To był taki totalitaryzm pozorny, w którego ramach poza oficjalnym, obowiązującym scenariuszem narzucanym społeczeństwu przez władzę były możliwe rozmaite scenariusze pośrednie. Na różne sposoby można było wymigiwać się z tych narzuconych scenariuszy, by robić swoje. Jeszcze jedna kontrola. Niedobrze, niedobrze. Zaraz. Nie, dobrze. Dlaczego dobrze? Wejdziemy tak jak ten ze skrzynką służbową. Jak to ze skrzynką? Oj, nie o skrzynkę chodzi, tylko że służbową. Zaraz. Przepraszam. Służbowo. Jak to służbowo? Na statek.